myślałam, że ta reklama się skończyła, proszę Państwa. A dziadostwo z tupetem, jak ta Gessler, wiesz, nadaje. Gessler, która nie jest Polką, nie umie po polsku mówić, bo jak tak mówi normalnie, to gdzieś w niej jakieś dziwne coś, jakiś akcent, jakaś dziwna mowa. Poza tym ona jest wulgarna, rzuca talerzami, to ktoś ją podpuścił, ale tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaka ona chamka. No to przecież ona 600 tysięcy, proszę Państwa, więcej dostaje. No to niech sobie dostaje, bo to ktoś prywatny jej płaci. Ale ten ktoś prywatny nie może zbierać lichwy z ludzi, bo to wiecie Państwo, tu mogą zbierać lichwę z ludzi, a jej płacić. To może też i taka polityka być, bo pieniędzy za darmo nie ma. W najtrudniejszym momencie o to... A widzisz, o, takie reklamy podlizujące się, czyli że my tobie ulżymy w bólu, w cierpieniu, tak z uśmiechem reklamy takie piękne. No to więc, gdy ja na nie patrzę w telewizji, to mi się chce wymiotować. No chyba ludzie lubią się oszukiwać, ja wiem, można się oszukiwać, ale jeżeli ktoś uwielbia handlować, ktoś po sklepach chodzić, w ogóle uwielbia kupować, no to on będzie tego typu rzeczy słuchał z lubością. Ale dla mnie to jest obrzydliwe. Im więcej tego jest, tym bardziej to jest obrzydliwe. Tak samo jak dla Jahwe, modlitwy w świątyni Salomona, koło świątyni Salomona, bo to było poza świątynią Salomona właściwie, że zakrywam moje oczy przed wami, gdy do mnie przychodzicie, któż czego wymagał od was. Proszę Państwa, no mnóstwo w pismach hebrajskich takich rzeczy jest, które mówią, że już dawno Żydzi Boga opuścili nie raz. Dlatego byli ci prorocy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj spotykamy się w Filharmonii. Niedawna bardzo wiele koncertów. Nie wiem, czy cały czas się odbywają. No jakbym był trochę zdolniejszym uczniem szkoły muzycznej, to może bym grał tutaj przed Państwem od czasu do czasu, ale nie poszło mi wtedy. I jakoś inaczej się moje życie potoczyło, ale cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z wami, bo czuję się nie tylko gościem oczywiście w tym mieście, ale i w tym mieście, i we Wrocławiu czuję się jak u siebie w domu. I patrząc na Wrocław, na to miasto, patrząc na cały Dolny Śląsk, wiem, jakie są jego potrzeby. Wiem, jak bardzo potrzebuje zmian, jak zróżnicowany jest to region. Obok Wrocławia mamy Wałbrzych i bardzo trudne tereny po upadku kopalń w latach 90., gdzie poziomy bezrobocia sięgały bardzo wysokich kilkunastu, a często nawet w niektórych okresach 20 kilku procent. Mamy Pogórze Jeleniogórskie, mamy oczywiście Sudety, piękny obszar krajobrazowo, ale wymagający doinwestowania. Mamy wreszcie Zagłębie Miedziowe i mamy Legnicę i tereny zachodnie województwa. Dla wszystkich tych terenów mamy też program. Mamy program dla Dolnego Śląska. I ten program chcę dzisiaj tutaj Państwu pokazać. Bo w tym demokratycznym sporze, sporze na programy, sporze na to, co jest najważniejsze dla obywateli i na wiarygodność, na skuteczność, na rzetelność, na solidność, chcemy brać udział. Chcemy brać udział w uczciwy sposób. Chcemy pokazywać, co potrafiliśmy zrobić. Gdzie słowa dotrzymujemy. Radio, dotrzymaliśmy słowa w rządzie i dotrzymamy go również w samorządzie. Także, proszę Państwa, Wrocław to jest matecznik Schetyny. Wrocław to jest matecznik Schetyny. Także proszę to wziąć pod uwagę, że Wrocław to matecznik Schetyny. Dobry start.
Lipa. Obniżone CIT, dostępność plus i środki na drogi lokalne w jednym roku takie, jakie Platforma ISL i PSL wydały przez 8 lat. To jest jedna piątka. O drugiej piątce. Mówiłem kilka dni temu, pan prezes ją jeszcze raz pokrótce przywołał, więc nie będę się do niej odnosił. Ale ona jest bardzo adekwatna, bardzo konkretnie odpowiada na potrzeby właśnie samorządów. Wychodząc od domu, od bliskiej okolicy, potem dalszej okolicy, dworzec, autobus, transport, chodniki, bezpieczna szkoła i jeszcze dalej idąc w sensie wirtualnym również, czyli szybki internet. I na koniec udział mieszkańców w tym demokratycznym torcie, w tej demokratycznej uczcie, jaką są również wybory samorządowe. To chcemy właśnie osiągnąć. I teraz czas na Dolny Śląsk. Czas na te projekty, które chcemy zaproponować, bo zwróćcie uwagę Państwo, jesteśmy 3 tygodnie przed naszymi konkurentami politycznymi. Zaczęliśmy konwencją w Sandomierzu, potem wielka główna konwencja nasza Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie tydzień temu. I dzisiaj, kiedy oni dopiero zaczynają myśleć o tym, drapią się w głowę, co zaproponować, część rzeczy, które tam wypisali, to sprawy, z których powinni zdać rachunek sumienia i wstydzić się, że tego nie dotrzymali przez 8 lat swoich rządów. A my już proponujemy konkretny program dla Dolnego Śląska. I ten program wyrósł również na wielu rozmowach, na dyskusjach właśnie z mieszkańcami Dolnego Śląska. We Wrocławiu, ale nie tylko we Wrocławiu. To trzeba podkreślić. Na terenach wiejskich, na terenach Pogórza, na terenach również mniejszych miast, takich, w których padały zakłady pracy i bezrobocie do dzisiaj jest cały czas jeszcze pewną bolączką. I żeby zaadresować te różne problemy, mamy kolejnych 5 dużych propozycji dla Dolnego Śląska. Propozycja pierwsza dotyczy komunikacji. Mówiła o tym Mirka tutaj w kontekście Wrocławia. To, co ona zaproponowała, czyli nowoczesna, czysta, sprawna, szybka komunikacja we Wrocławiu, to oczywiście będziemy wspierać ze strony rządu, bo to jest spójny plan. Rozmawiałem z panią prezes, rozmawiałem z Mirką. Wiem, że jest to logicznie zbudowany plan komunikacji dla mieszkańców Wrocławia i całej aglomeracji wrocławskiej. Ale to przede wszystkim drogi. I tu, drodzy Państwo, chcę powiedzieć o wielkich inwestycjach, które rząd Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj deklaruje, ale również już je konkretnie prowadzi dla Dolnego Śląska. Najpierw zacznę od tych dużych arterii komunikacyjnych. Przede wszystkim wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska świetnie wiedzą, jak zakorkowana już jest A4. Jaka to jest bolączka od Legnicy do Wrocławia i dalej na wschód, ale również już nawet od samej granicy autostrada się korkuje. Dlatego dzięki wielkiemu programowi uszczelnienia podatków przeznaczamy dodatkowe kwoty na poszerzenie lub budowę nowej autostrady. Dodatkowe. Dzisiaj rano byliśmy w Płocku. Dobrze wiedzą mieszkańcy Dolnego Śląska, jaką bolączką jest podróż na południe. Ta droga krajowa 8, tak zwana droga śmierci, świetnie ją znam. Tak, pagórki, zakręty, brak poboczy, przystanki autobusowe w ciągu komunikacyjnym. W samym jednym tylko roku 2017 17 śmiertelnych wypadków. I dlatego zdecydowaliśmy, i tu chcę podziękować też
parlamentarzystom i ministrom z Dolnego Śląska w szczególności, bo to był ich bardzo skuteczny upór i działanie, żeby wypracować odpowiednie środki na budowę drogi ekspresowej na południe od Wrocławia do Płocka. Czyli S8, najdłuższa, jedna z najbardziej niebezpiecznych i najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Podlasia przez 5 województw na południe do budowy Zdroju. I trzecia z głównych arterii, S3, od Legnicy do Bolkowa, Jeleniej Góry, Lubawka i połączenie z Czechami, gdzie Czesi w końcu również będą mieli dostęp do morza dzięki temu. I szanowni Państwo, to są bardzo ważne drogi. One nie tylko zamienią się z tych dróg śmierci w drogi życia, w drogi dla turystów, w drogi dla towarów, dla handlu, dla gospodarki, ale my będziemy jednocześnie już teraz, za chwilę, mieli fundusz, za tydzień przejdzie przez Radę Ministrów, fundusz dróg lokalnych, jakiego nie było nigdy w naszym kraju, 5-miliardowy. Dla porównania, Platforma i PSL przez 8 lat wydali na drogi lokalne również 5 miliardów, a my mamy w jednym roku fundusz 5-miliardowy na wszystkie drogi lokalne. A więc komunikacja drogowa. Punkt drugi. Wiemy z rozmów z mieszkańcami, jak wielką bolączką, z różnych względów i na dawne kopalnie, i na dzisiejsze kopalnie z zagłębiem miedziowym jest zdrowie. Jest i to te dwie choroby, które są przyczyną 75% zgonów mieszkańców w Polsce. Tutaj na Dolnym Śląsku szczególnie doskwierają mieszkańcom. To nam powiedzieliście i dlatego przebudowa tych dwóch wielkich programów kardiologicznego i onkologicznego zaczyna się tutaj na Dolnym Śląsku. Nowoczesna służba zdrowia. Przeznaczonymi dodatkowymi środkami i całą przebudową architektury, struktur, ale również oczywiście sprzętem medycznym, lekarzami, specjalistami. To już wkrótce Państwo zobaczycie. Tutaj też bardzo ważna jest współpraca rządu z samorządem, bo przypomnijcie sobie te przykłady. Przyna, Białoga, skomercjalizowane, samorządowe jednostki medyczne, szpitale, one po paru latach raptem bankrutowały, wyłączały z leczenia całe oddziały i wyrządziły wielkie szkody również dla mieszkańców. To jest droga, którą kroczą nasi oponenci polityczni. To jest to, co próbują zrobić. Sprywatyzować samorządy. Ale jak mówimy, Polska jest jedna. Jak mówimy, jak pan prezes powiedział, obywatel, samorząd i państwo, tylko tak można patrzeć całościowo na nasze życie. Przecież każdy zdroworozsądkowo patrzący obywatel wie, że jego życie składa się z tej najbliższej okolicy, ale też z dóbr ogólnopaństwowych. 500+ nie byłoby bez państwa polskiego, bez tej zmiany. 300+ nie byłoby dróg krajowych, autostrad, nie byłoby tego bez sprawnie działającego państwa. A więc w takim całościowym podejściu oferujemy silny samorząd, sprawne, skuteczne, małe ojczyzny zarządzane przez gospodarzy Prawa i Sprawiedliwości. I trzeci punkt. Tu kiedyś dobrodziejstwem tego regionu, tego województwa była Odra żeglowna. Kiedyś, ja pamiętam jeszcze w latach mojego dzieciństwa, można było siedzieć nad Odrą i patrzeć, ile barek przepływa. Co oni zrobili z tego Wrocławia, nie? Dzisiaj jest to pusta rzeka, niewykorzystywana. Lichwa. Chcemy ją przywrócić miastu i chcemy ją przywrócić gospodarce polskiej.
dlatego znowu zwróćcie Państwo uwagę, jak znowu widać jak na dłoni naszą wiarygodność. Wykonaliśmy to, co obiecaliśmy 3 lata temu. Próg wodny na Malczycach, na Odrze. Próg, który nie mógł się doczekać wykonania przez kilkadziesiąt lat. My to zrobiliśmy. I tak samo obiecujemy, że... Makler jakiś. I co, zbliżamy się do firmy Prizel, do zlikwidowania firmy Prizel. Tak to finanse, chociaż troszeczkę może i lubię to tak to finanse, ale prosi kredyt, przecież ta Bożanowa Iwonka mówi. Ale błagam, proszę tylko ty do profi kredyt, bo profi kredyt oni całkiem wezmą i zdołują. Całkiem wezmą i zdołują. Nigdy nie przesłuchano uprzedzenia. Leszka Balcerowicza, który wtedy był ministrem finansów, de facto odpowiadał za kontrolowanie także TOPS-u. Zarzuty to pisuje jego następcy, pana Dzienicza Sawickiego, który zresztą nie został przedstawiony. I nigdy też nie powtarzano stanu oskarżenia Tadeusza Ostatniego, członka Rady do Przewodu. Nigdy też nie dotarto, nie stopił dotarcie do oficerów zarządu tego sztabu generalnego, do tego Wojska Polskiego, czyli do oficerów wywiadu wojskowego, którzy projektowali i nadzorowali przeprowadzenie afery TOPS-u, czyli gigantycznej, kilkumiliardowej kradzieży na szkodę państwa polskiego. O, widzisz, o, kradzież na szkodę państwa polskiego. Co ty masz z PO? Jaką korzyść masz z PO? Tylko ciebie okradną i takie będzie, wiesz. O! Afera. Wielkie polskie biznesu, które prywatyzowały różne gałęzie przemysłu, no, nigdy te fakty nie stały się przedmiotem. Jaka to afera, niech Państwo posłuchają, że na szkodę państwa działają maklerzy, różni tacy, którzy co, założyli firmę Frizel, proszę Państwa, profi kredyt. I jak 25 tysięcy ci pożyczą, to musisz oddać po prostu 50, nawet więcej. Już tu dziad naskoczył, że nawet za rozprawę sądową ze 2 tysiące trzeba będzie zapłacić. Na blok naskoczył, wszędzie naskoczył. Aha, lichwiarze są to tak zwani, wiesz. Zwraca się uwagę, że ta afera jako matka wszystkich afer to była afera, na której mogła, czy na pieniądzach, z której mogła uwłaszczyć się dawna nomenklatura, nowi tak zwani biznesmeni, choć to pojęcie absolutnie no, nie przystaje. Czyli w Polsce są obecni różni tacy biznesmeni, tak jak mówię, firmy Frizel, ale to nie tylko to. To, co ja zauważę, tam, gdzie ja jestem, czego dotknę, no to na ten temat mówię. W telewizji Janusz Szewczak mówi choćby o Banku Inicjatyw Gospodarczych, czyli Big Banku, o prywatyzacji sektora bankowego. Czy jest szansa, że ta ekstradycja no, coś dzisiaj jeszcze wyjaśni, wniesie? Mówi Pan o nazwiskach Rosati, Balcerowicz, no, mówi Pan o jednej z prywatnych telewizji. Czy czegoś się możemy jeszcze dowiedzieć dzisiaj, czy po prostu no, było, minęło?
Muszę powiedzieć, że Zdrowy Instytut Przywiecielski to osoba, która łączy w sobie wiele afer. To nie tylko afera FUS. Nie był on mózgiem tej afery, tylko wykonawcą. Nigdy nie poznaliśmy zleceniodawców tych operacji, czyli oficerów, którzy nadzorowali te operacje, ale Zdrowy Instytut Przywiecielski to także utworzenie pierwszego komercyjnego banku w Polsce, o którym też jako pierwszy mówiłem, jako dziennikarz o tej aferze. To jest utworzenie Big Banku, który wchłonął dużo większy bank gdański. Akurat tą operację Dariusz Tytus Przywieczecki przeprowadził wraz z Bogusławem Kotem, niepozornym urzędnikiem Ministerstwa Finansów, który potem wyrósł na prezesa Banku Unijnego, jak Państwo już się orientujecie. Pan Instytut Przywieczewski wykonywał różne zlecenia wojskowych służb specjalnych. O tych zleceniach możemy powiedzieć, bo to także sprzedaż majątku Uniwersalu w aferze PZU, transakcje z firmą Kody z Krakowa, to także transfer pieniędzy PZPR-u do Stanów Zjednoczonych, czyli wykupywanie nieruchomości za pieniądze PZPR-u. Także Dariusz Tytus Przywieczewski może być człowiekiem, który gdyby zeznawał, to może opowiedzieć o prawdziwych początkach III RP i o prawdziwej roli ludzi, którzy się uchodzą za autorytety, a tak naprawdę byli zwykłymi złodziejami powiązanymi z establishmentem komunistycznym. To naprawdę bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o świadectwo czasu, świadectwo ogromnej afery finansowej, którą możemy nazwać początkiem III Rzeczpospolitej. Dariusz Tytus Przywieczewski może zeznawać także o rosyjskich inspiracjach, a może i sprawie kierowniczym w wielu polskich aferach. To jest wątek nowy, który brzmi całkiem fantastycznie, ale ten wątek bardzo mocno przewija się w różnych operacjach. Mówiąc krótko, know-how do afer gospodarczych, chociażby takich jak FOS, przyszło z Moskwy. Panie redaktorze, a czy Dariusz Przywieczewski pana zdaniem będzie chciał zeznawać? No bo on ma 2,5 roku więzienia. No, wydaje się, że w tym kontekście to nie jest specjalnie dużo, że mógłby się dużo bardziej narazić, gdyby zaczął zeznawać. No, to jest pytanie. Czy państwo polskie będzie w stanie zabezpieczyć Przywieczewskiego i odpowiednio zmotywować? Zabezpieczyć, czyli nie dopuści do tego, że zostanie zabity. Że będzie miał nagły atak serca i tak dalej. A dwa, motywować go, żeby pomimo dużego wymiaru kary, jaki ma, że chciał zeznawać. Ja chcę przypomnieć, że jeżeli zaczniemy rozpatrywać inne afery, to Dariusz Tytus Przywieczewski może dostać oskarżenia jeszcze w kilku innych aferach. Także to nie będzie to tylko 3,5 roku. Ten, na który jest skazany, ale może dostać także większe wyroki. To też może być pewna motywacja do zeznawania przez niego. On już jest człowiekiem wiekowym, to jest chyba 46 rocznik. Więc cóż, no, pięknie omęta komunistyczna, komunistycznej mafii, która rozkazała Polskę po 1990 roku. Zobaczymy, jednym z czynników, który może mafia przyczynić się do pęknięcia tego mafia komunistyczna. Jak rozumiem, ta ekstradycja może powodować, że w wielu w tej chwili domach rozpoczął się strach, tak? Przed ewentualnymi zeznaniami pana Przywieczewskiego. No, myślę, że... A w Anglo-Ameryce Białystok był taki poeta Przybyszewski chyba, nie. No nie Przybyłowicz, nie ma Przybyłowicza, to nie wiem. Przybyszewski chyba, tak. Może być niespokojnie. Ja chciałbym, żeby te wszystkie sprawy wyszły na jaw, bo być może wtedy dorobilibyśmy się prawdziwego biznesu i wyrugowalibyśmy z naszej gospodarki ludzi, którzy ciągle działają jako postkomunistyczna mafia. Nie, panie redaktorze, w tym kontekście też, ale w związku z sprawami bieżącymi, jeżeli pan pozwoli, też kilka takich punktów. Otóż Adam, redaktor naczelny wyborczej, przybywał w nowym roku na zaproszenie Instytutu Badań Żydowskich i wziął udział w debacie pod cytatą antysemityzmu w Polsce XX wieku. Według informacji prasowych miał powiedzieć na spotkaniu: my bierzemy na siebie poradzenie sobie z Kaczyńskim, a nam zostawiamy
radzenie sobie z Trumpem. Czy jest tutaj jakiś związek, jakaś paralela pomiędzy no na przykład działaniami KOD-u, Gazety Wyborczej i tego środowiska, a na przykład New York Timesa, który opublikował ostatnio anonimowy esej, jak sami to nazywają, ostro atakujący prezydenta Trumpa, w którym mowa jest o tym, że w Białym Domu działa siatka osób sabotujących działania prezydenta. Megalomania ma na temat myślnika przeciętnego publicysty, bardzo słabego myśliciela, no sięga już zenitu. Właściwie jest to dość proporcjonalne do tracenia przez niego wpływu w Polsce. No bo on ją tracił całkowicie. Ja w tej chwili jestem w Sztokholmie, jestem przed spotkaniem z Polonią tutaj szwedzką. To bardzo żywe są ciągle chat pobytu w Szwecji Stefana Mistnika, zbrodniarza komunistycznego, a w cywilu przecież brata Adama Mistnika. I Adam Mistnik zajmuje się swoją rodziną i swoim otoczeniem, wywodzącym się wprost ze środowisk komunistycznych, a mniej Polską, która jest... Lisła świętuje. To jest najlepsza rada, jaką mogę przekazać. No, przyjmowałbym się już myślicie. Po prostu nie kupujmy Gazety Wyborczej, nie cytujmy wystąpień myślnika jego kolegów. Starajmy się przywrócić w Polsce normalność, myślenie w polski sposób. Radio Koncika. Obrotowe Radio Koncika. Latające Radio Koncika. Radio Koncika. O nic się nie pyta. To kefenka. Pan Mistnik ma taki wpływ na Donalda Trumpa, jak ja na pogodę na Alasce. Na szczęście to bym się tu nie przejmował, a w Polsce też ma coraz mniejsze wpływy. Niech zajmie się wyjaśnieniem afery Wilka w swojej rodzinie, ja też, że to będzie spotkanie do Polski. Panie redaktorze, a niedawno w Parlamencie Europejskim została otwarta wystawa zdjęć, które przedstawiają protesty, jakie odbyły się w Polsce przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości i w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, także debata w tej sprawie, wystawę zwiedził nie Franz Timmermans, pani Róża Thun, bardzo dziękowała. To co tak gadać, Komisji bo zaraz złodzieje, ja wiem, że są. Niestrudzoną walkę o nasze wspólne to co tak gadać, ja wiem, że są. W debacie uczestniczył też Bartosz Kramek, na przykład jak patrzy na tego typu działania za granicą tych środowisk. To jest rzeczywistość wirtualna, jest rzeczywistość prawdziwa. Prawdziwa rzeczywistość jest taka, że w Polsce żyje się coraz lepiej, a stan demokracji jest najlepszy od czasów okrągłego stołu. I to nie ulega wątpliwości. Właściwie na to nie ma co dyskutować, a każdy, kto nad tym dyskutuje, znaczy ma złą wolę. Bartosz Kramek, człowiek, który wzywał do polskiego rządu, polskiego parlamentu, człowiek, który przywrócił... Jesteś lekiem na całe zło. ...kozłowską, który prowadzi Fundację Otwarty Biała, która jak najszybciej powinna być poddana wszelkim możliwym kontrolom. Elżbieta, to wyzwanie. Radio Elżbieta. Sztucznego zamieszania, które ma doprowadzić do tego, że spowoduje obcą interwencję w Polsce. Jak nazywa się ludzi, którzy chcą obcą interwencję w Polsce? To sobie dopowiedzmy. A sędzia Igor Tuleja i pytania prejudycjalne, które przesyła i podobno coraz więcej sądów czy sędziów ma przesyłać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan patrzy na tego typu, no zdaje się zaprogramowaną akcję. To jest chyba naruszenie obowiązków pracowniczych przez Tuleję i podobnych sędziów powinny podlegać postępowaniu administracyjnemu, powinny być karani za tego typu postawę i pozbawiani oczywiście statusu sędziego. Pan Tuleja już dawno przestał być sędzią i działaczem politycznym. Podobnie jak inni, którzy stosują tego typu bunt wobec legalnego państwa polskiego. To jest tak, jakby brać
Janicki z Żywuskim na kolanach błagali prezesa Katarzyna o jak najszybszą interwencję w Polsce. Pamięci ta postawa tylko kilka dni później. I ostatnie pytanie, panie redaktorze, sprawa panu bardzo bliska. Polscy prokuratorzy zakończyli wczoraj oględziny wraku Tu-154M w Smoleńsku. Dobrze, że pojechali, czy niedobrze? Jak pan postrzega te działania, no i w ogóle to, że wybrali się do Smoleńska? Dobrze, bo każde działanie, które prowadzi do przybliżenia nas, do poznania prawdy o katastrofie w Smoleńsku, jest cenne. Niestety 8 lat borykamy się z tym, że państwo polskie jest zbyt słabe, żeby wymóc międzynarodowe śledztwo w sprawie Smoleńska i doprowadzenie do ukazania źródeł tego tragicznego zdarzenia. Może to państwo, może nasze państwo się wzmocni dzięki naszemu wysiłkowi i kiedyś dojdziemy do momentu, gdy słowo państwa polskiego będzie znaczyło, a procedury polskiego państwa będą obowiązujące przynajmniej na terytorium Polski. Może to osiągniemy, ale to jest długi proces i bez naszej pomocy, czyli nas wszystkich obywateli, to się nie uda. Musimy budować niepodległe państwo, bo jego stan, pokazują te wszystkie kwestie, nie jest najlepszy. Redaktor Witold Gadowski, nasz gość, prosto ze Sztokholmu. Spotkanie z Polonią dzisiaj. Jakieś zaproszenie jeszcze przy tej okazji, panie redaktorze? Tak, zapraszam, bo za chwilę właśnie... Pozdrawiam. Z panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Radio Konfika. No.